Bez wątpienia mówimy tutaj o bardzo potrzebnych i ważnych inwestycjach w magazyny ropy i gazu, które zwiększą nasze bezpieczeństwo energetyczne. Wagę tych inwestycji dodatkowo podkreśla aktualna sytuacja w naszym regionie i agresywne działania Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Doskonale na tym przykładzie wszyscy widzimy, jak Rosja wykorzystuje zależność swoich sąsiadów i większości Europy od rosyjskiego gazu do realizacji swoich mocarstwowych planów. Groźba wojny brutalnie uświadamia nam, jak ważna jest nie tylko dywersyfikacja dostaw, ale także posiadanie żelaznych zapasów surowców strategicznych. Uświadamiają nam to zresztą nie tylko wrogie działania Federacji Rosyjskiej. Czas porzucić złudzenia o końcu historii i utopii globalnego kapitalizmu, w którym towary i surowce mogą w każdej chwili magicznie zmaterializować się na drugim końcu świata. Dotyczy to zresztą tak paliw, jak elektroniki, lekarstw i wielu innych niezbędnych nam produktów. Tak Polska, jak i Europa na wszystkich tych polach muszą dążyć do większej niezależności i samowystarczalności. Tak więc z pewnością potrzebujemy tej infrastruktury, z pewnością potrzebujemy tych magazynów. Na plus w przypadku tej ustawy należy zapisać także, że mamy do czynienia, można powiedzieć, w końcu z normalnym projektem rządowym, który przeszedł całą ścieżkę konsultacji społecznych. Choć przyznam, że dziwnie dość się czuję, chwaląc rządzących za coś, co powinno być oczywistą oczywistością, ale doskonale wiemy, że tak nie jest, że bardzo wiele projektów rząd przedstawia pod przykrywką projektów poselskich po to, żeby sobie znaleźć jakąś drogę na skróty i pominąć parę elementów tego normalnego, solidnego procesu ustawodawczego. No ale ewidentnie da się, zachęcamy, żeby tak to od tej pory wyglądało. Ale nie jest tak, że nie pojawiły się tutaj żadne wątpliwości, bo skoro jesteśmy przy drogach na skróty, to ta specustawa także, z natury specustawy trochę, poszukuje takich dróg na skróty w kontekście tych inwestycji, czasami w sposób niezrozumiały, na przykład przy okazji informowania mieszkańców o tej inwestycji, które ma być drogą obwieszczenia, a nie bezpośrednio do mieszkańców, co jest zapisane także w dyrektywie europejskiej. I czy naprawdę to jest potrzebne? To znaczy, czy trzeba szukać takich bieda skrótów, zamiast zrobić to porządnie, solidnie, po kolei, żeby nie budziło żadnych wątpliwości, także w kontekście prawa europejskiego? Tak, o tym, że takie skróty mogą skończyć się źle i można wpaść w dziurę, no to wiemy już od przypadku, od czasów Turowa doskonale, więc może tutaj warto byłoby jednak sobie darować i po prostu normalnie procedować każdy etap procesu inwestycyjnego bez takiego kombinowania. Ale też mam pewne wątpliwości natury ogólnej i one dotyczą uzasadnienia tej ustawy w kontekście już szerzej polskiej transformacji energetycznej, bo po raz kolejny inwestycje w infrastrukturę gazowo-naftową jest uzasadniana przyszłym wykorzystaniem wodoru. Ja zapytałem o to na komisji i usłyszałem, że w przypadku niektórych magazynów prowadzone są prace analityczne, że być może one również będą mogły być wykorzystane. I ja jednak nie mogę się pozbyć takiego wrażenia, że chodzi tu jednak o to, żeby to było takie alibi. Ten wodór był takim alibi dlatego, żebyśmy inwestowali w gaz, który zostanie z nami na wieki wieków. Amen. I byłoby to słabe rozwiązanie, bo musimy pamiętać o tym, że gaz jest paliwem kopalnym. Przy wydobyciu i transporcie gazu wydobywają się spore ilości metanu, który jest silniejszym gazem cieplarnianym w krótkim okresie niż dwutlenek węgla. I w ogóle zamienienie na stałe węgla na gaz nie rozwiązuje tego ogromnego i podstawowego wyzwania, przed jakim stoimy, czyli przeciwdziałania ociepleniu klimatu i katastrofie klimatycznej. I dlatego, mówiąc o koniecznych inwestycjach w infrastrukturę gazową, bo jasne, że ten gaz będzie nam przez chwilę przynajmniej towarzyszył, musimy pamiętać, że docelowo chcemy oprzeć nasz miks energetyczny na zielonych technologiach. W tym momencie z dostępnych technologii są to oczywiście odnawialne źródła energii oraz energetyka jądrowa. Co do wodoru, to wciąż nie jest to technologia, która w skali wystarczającej by była dostępna w tym momencie. Oczywiście należy inwestować w badania i mieć nadzieję, że te technologie się pojawią. Podsumowując, bez wątpienia potrzebujemy tych przestrzeni magazynowych, potrzebujemy inwestycji w infrastrukturę, która zapewni nam większą niezależność, jeżeli chodzi o paliwa. Ale też nie powinniśmy zapominać o tym, że gaz nie powinien zostać z nami na stałe i że docelowo powinniśmy szukać w pełni zielonych źródeł energii. Dziękuję.